Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, tegoroczne rekolekcje to czas spotkania z dobrą nowiną. Bardzo tego potrzebujemy. Przeżywamy bardzo trudny czas, czas, w którym jesteśmy bombardowani nowinami, które rodzą w naszych sercach zamęt. I tak naprawdę sami czujemy się bardzo bezradni. Troszeczkę jesteśmy podobni do bohatera Ewangelii, paralityka, który. Potrzebował pomocy przyjaciół. Wsłuchajmy się fragment tej Ewangelii, która jest obrazem naszej sytuacji. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca. A on głosił im naukę i przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował. I przez otwór spuścili nosze, na których leżał Paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do Paralityka, Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich, Czemu on tak mówi, on bluźni? Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich, Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Paralitykowi, odpuszczone są Twoje grzechy? Czy też powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do Paralityka, mówiąc Ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc, nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś, Podobnego. Kochani, jestem przekonany, że w tych, jak już powiedzieliśmy sobie, trudnych czasach, po prostu potrzebujemy spotkania z Chrystusem, ale jesteśmy bardzo bezradni. Potrzebujemy, jak ten paralityk, przyjaciół, którzy są zgrani. Piękna jest ta scena. Widać, że tutaj każdy wiedział, co ma czynić. Tyle przeszkód trzeba było pokonać. Trzeba było przebić się przez tłum, który tak naprawdę zasłaniał sobą Jezusa, trzeba było pewnie. Znać budowę tamtejszych domów. Trzeba było umieć odkryć dach i później skoordynować ruchy, żeby tego człowieka precyzyjnie doprowadzić do spotkania z Jezusem. I to się udało. W pewnym sensie, kochani, będziemy prowadzeni przez przyjaciół. Wiemy, że jest jedna dobra nowina, ale Kościół zostawił ją nam w relacji czterech ewangelistów. I to są właśnie nasi przyjaciele. To oni będą nas prowadzić, to oni nas przyniosą do Jezusa. Sami radę nie damy, ale ci przyjaciele rzeczywiście są bardzo profesjonalni. A więc potrzebujemy Marka, który zostawił nam Ewangelię Cudów. Marek, pewnie, gdybyśmy robili wywiad z tymi, którzy te akcje przybliżenia, Potrzebującego paralityka do Jezusa, zorganizowali, powiedziałby: Ja wiedziałem, że Jezus go uzdrowi, bo Jezus jest bardzo konkretny. Jezus jest Ewangelią, która głoszona jest przez bardzo konkretne czyny. I wiedziałem, że ten paralityk może liczyć na to, że Jezus go w ten sposób potraktuje. Mateusz, pewnie miłośnik słowa, który sam doświadczył, jak wielka jest moc słowa, powiedziałby: Chciałbym, by ten paralityk był jak najbliżej. Mistrza Jezusa, aby się wsłuchał w jego słowo, by sam doświadczył, jak wielka moc tkwi w tym, co mówi Jezus, który sam przecież jest słowem wcielonym. Łukasz Wiemy, że jest ewangelistą miłosierdzia. Powiedziałby, jestem przekonany, że Jezus, który jest źródłem miłosierdzia, nie mógł nie okazać temu nieszczęśnikowi swojej miłości. Dlatego zmobilizowałem przyjaciół. I wreszcie, Jan. Jan chciał na pewno doprowadzić do takiego osobistego spotkania twarzą w twarz. Czterech przyjaciół. Pragnie pewnie nas, bardzo ograniczonych, takich zdezorientowanych, podczas tegorocznych rekolekcji przeprowadzić do Jezusa. A więc, kochani, zapraszam, zapraszam do uczestnictwa w tych rekolekcjach, zapraszam na to, byśmy pośród różnych słów, które ranią nas, które ograbiają nas z nadziei, otwierali się na dobrą nowinę, na dobre. Słowa, a poprowadzą nas czterech światowej klasy mistrzów dobrego słowa. Rozpoczniemy zatem spotkanie z dobrym słowem od ewangelisty Mateusza i od ewangelii dobrej nowiny, którą nam właśnie on zostawił. Najpierw trzeba by się zapytać, kim jest Mateusz. Na pewno jest Żydem, który doskonale znał pisma. Ale jego sytuacja była bardzo dramatyczna. On był celnikiem, on był zdrajcą, on był człowiekiem, który sam do siebie nie miał szacunku. Dla niego tak naprawdę nie było miejsca w synagodze, bo sam się odłączył poprzez swój cynizm, poprzez współpracę z okupantem od swojego narodu. Ale gdy inni widzieli w Mateuszu grzesznika, którym trzeba było pogardzać, on sam sobą przecież pogardzał. Jezus jednak zobaczył w nim człowieka. I on znalazł dla niego czas. Jezus wszedł do jego komory, powiedział trzy słowa, które na nowo stworzyły Mateusza: Pójdź za mną. I pewnie to jest nie do yy, określenia w taki czy inny sposób, co przeżywał w tym momencie Mateusz. On po prostu zostawił swoje stare życie, trzos z pieniędzmi mu wypadł. Odzyskał wiarę w siebie i on sobie uświadomił, że to jest ktoś, ten Jezus, który powiedział do niego trzy słowa. Kto może nas stwarzać na nowo? I poszedł za nim. Wsłuchiwał się w chciwie w każde słowo, spisywał je i zostawił nam piękną Ewangelię. Ewangelię opartą na pięciu filarach, na pięciu mowach Jezusa. Kim jest Jezus w Ewangelii Mateuszowej? To jest ktoś, kto, tak jak już słyszeliśmy, zmienia świat poprzez swoje słowo, słowo, które jest pełne mocy. Jezus ma autorytet, ponieważ mówi. A nie jak inni mówią, bo mają autorytet. I Jezus bardzo konsekwentnie głosi Ewangelię i realizuje swoją misję. Wychodzi najpierw na górę, aby ogłosić osiem błogosławieństw. Mateusz chce uświadomić, zwłaszcza członkom narodu wybranego, że Jezus jest absolutnie kimś wyjątkowym. To jest ten nowy Mojżesz. Mojżesz wyszedł na górę z syna, by otrzymać prawo. Które zostało wyryte na kamiennych tablicach, a Jezus wychodzi na górę, aby dać nam nowe prawo, ale to prawo będzie wyryte na naszych sercach. I w mowie ewangelicznej wyprowadza nas na górę błogosławieństw. I zadaje nam pytanie: pytanie, które można zadać każdemu człowiekowi, pewnie niezależnie od poglądów. Czy ty chcesz być człowiekiem szczęśliwym? Czy chcesz być błogosławionym? Chcesz? To bądź taki jak ja. Na górze błogosławieństw Jezus właściwie przedstawia samego siebie. Każde błogosławieństwo najpierw do Niego się odnosi. I tam ci, którzy się zgromadzili, oni sobie uświadomili ważną rzecz: że uczeń Jezusa to nie jest ktoś, kto musi wiele wiedzieć, musi znać po prostu Jezusa, ale ma być jak Jezus, czynić to, co On czyni. My nie będziemy sądzeni ze statystyk, ale z tego, jaką motywacją się kierowaliśmy. Mamy zapragnąć, zapragnąć tego, by na naszym sercu zostało wyryte to nowe prawo wewnętrzne, które przynosi Jezus Chrystus, słowo wcielone. A więc Jezus mówi, jeśli chcesz być szczęśliwy, bądź taki jak ja. Bądź człowiekiem wolnym wewnętrznie, ubogim, czystym, posłusznym. Kolejna mowa to mowa apostolska, mowa misyjna. Konsekwencją bycia uczniem jest po prostu życie żywą wiarą. Każdy, kto spotkał Jezusa, on ma płonąć wiarą i ma być w ten sposób ewangelizatorem. Ma realizować misję otrzymaną od Chrystusa, tak jak czynili to apostołowie. Apostołowie posuwają następnych i następnych i tak przez wieki kontynuujemy to dzieło, które rozpoczął Chrystus, posługując się Ludźmi. To trwa przecież do naszych czasów. Ale apostoł to człowiek pokorny, to człowiek, który działa w kościele, siebie nie głosi, nie w sobie szuka pewności. Szuka tej pewności w swoim mistrzu, w tym, który go posłał, w Jezusie Chrystusie. Wielu proroków będzie do nas przemawiało, ale warto może sobie zadać pytanie, jak rozpoznać tego, który jest autentycznym ewangelizatorem, posłanym przez Jezusa Chrystusa, który realizuje misję, która trwa od wieków rozpala serca żywą wiarą? Prawdziwym ewangelizatorem to jest ten, który niesie pokój, a więc Chrystusa, który burzy mury budowane przez zło i grzech. Jeśli w moim sercu, po takim człowieku, który daje świadectwo swojej żywej wiary, jest pokój, to znaczy że rzeczywiście spotkałem prawdziwego ewangelizatora. I takim też mam być, bo Jezus chce nas wszystkich, obdarzając żywą wiarę, potrzebować, byśmy byli misjonarzami, dzielili się. Ewangelią, dobrą nowiną, swoim doświadczeniem wiary z innymi. Kolejna mowa to mowa w obrazach, tak bardzo nam potrzebna, bo trudno mówić o rzeczywistości związanej z Jezusem Chrystusem. Jest to Królestwo Boże. Jezus tutaj pięknie mówi w przypowieściach, a tak naprawdę Mateusz tutaj udowadnia, że ma wspaniałe wyczucie historii zbawienia. I dlatego obrazuje Królestwo, o którym mówi Jezus za pomocą przypowieści o siewcy, chwaście, ziarnku, gorczycy, zaczynie ukrytym o skarbie, o perle, sieci, o ojcu, rodziny, a więc o takiej rzeczywistości bardzo dostępnej słuchaczom Jezusa. I w ten sposób mówi o królestwie, które może być niedocenione, ale które jest potężne, bo potęga dobra jest o wiele nieporównywalnie większa od zła, które tylko potrafi głośno krzyczeć i generować niedobre emocje. Kolejna, już przedostatnia mowa, to mowa eklezjalna. Ona uświadamia nam, że bardzo potrzebujemy kościoła, że ten kościół razem współtworzymy. Kościół, który jest wspólnotą uporządkowaną, zhierarchizowaną, ale jak zrobić karierę w kościele? Kto jest w nim największy, ten, który jest najmniejszy. Stań się jak dziecko, nie siebie głoś. Ty musi być przejrzysty. Wtedy rzeczywiście będziesz tym, który będzie zachwycał pięknem kościoła. Kościół to jest przestrzeń wzrostu. Tu się ciągle coś dzieje, tu jest jeszcze dużo grzechu, dużo bałaganu, I tutaj jest dużo niedojrzałości, ale tu jest właśnie ten dobry kierunek nam nadany, dzięki któremu. Pielgrzymując, y, y, zmierzamy ku dojrzałości. Jesteśmy kościołem w drodze, kościołem, w którym dokonują się wspaniałe procesy, dzięki którym od niedojrzałości do dojrzałości wędrujemy i potrzebujemy, jak czytamy w Ewangelii, y, według św. Mateusza, upomnienia braterskiego. Brat brata potrzebuje. Potrzebujemy kogoś, kto wejdzie w nasze życie wtedy, kiedy jeszcze nie jest za późno, ale zrobi to w taki sposób, by nas nie upokarzać, by. Upomnieć nas w, taki, w takiej formie, która sprawi, że jeszcze, gdy nie jest za późno, będziemy w stanie wprowadzić korektę do naszego życia. Potrzebujemy modlitwy, mówi nam w tej mowie Jezus. My sami nie damy rady. Potrzebujemy zatem wspólnoty, w której mamy razem się modlić. Gdzie dwaj albo trzej o coś zgodnie prosić będą. To jest ważne, żeby zgodnie prosić. Kościół to są ludzie, którzy potrafią zgodzić się do czegoś, co jest bardzo istotne. Zgodnie mamy się modlić. Ta harmonia sprawia, że nasza modlitwa ma zupełnie inną moc, ona jest skuteczna. W kościele też mamy, tak czytamy w tej mowie, uczyć się przebaczać. To jest bardzo trudne, ale to przebaczenie ma być taką cechą ludzi Kościoła, ile razy? Pyta Piotr. Zawsze, 77, a więc zawsze. Przebaczenie na nowo nas stwarza. I wreszcie ta ostatnia mowa uświadamia nam cel naszej wędrówki. Mówi o końcu świata, życia. Mówi o tym, że wszyscy kiedyś będziemy wyzwani do ostatniego egzaminu. Treść tego testu już znamy: to jest sześć pytań. Nakarmiłeś głodnego, dałeś pic spragnionemu, przyjąłeś obcego, czy ubrałeś nagiego, odwiedziłeś chorego, uwięzionego. Ale też Mateusz tutaj uświadamia nam, że nie statystyki będą się liczyć. Nie będziemy pytani o liczbę naszych dokonań, ale o to, czy jest w nas miłość, kim tak naprawdę jesteśmy, czy jest w nas życie. Kochani, ta Ewangelia jest skierowana dzisiaj do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. W ten sposób mamy ją słuchać. Jesteśmy, tak jak Mateusz, grzesznikami. Tutaj nie nam sądzić, kto jest większym grzesznikiem, ale dobrze wiemy, w nas jest tyle słabości, tak trudno nam się modlić. I to do nas właśnie teraz, w tym czasie zamętu, przychodzi Jezus Chrystus. Bardzo potrzebujemy tego doświadczenia, spotkania z Nim. On znajduje dla nas czas. I pragnie, byśmy w zamęcie tego świata oparli życie na filarach Jego słowa. To nas pragnie wyprowadzić na górę, błogosławić, byśmy byli szczęśliwi. A jak to osiągnąć? Chcesz być szczęśliwy? Pyta dzisiaj mnie Jezus. No to bądź taki jak ja. Bądź ubogi, czysty, posłuszny. A więc mamy być ludźmi we, wewnętrznie wolnymi. Ubogi człowiek to jest ten, który nie dał się przykleić do materii, materia go nie zniewoliła, nie klęka przed nią. Nie można kupić człowieka, który jest człowiekiem, który ma mądrą relację do materii. Brak zniewolenia materią to jest ubóstwo, to jest imię wolności wewnętrznej. Bądź czysty, jeśli chcesz być szczęśliwy, mówi do mnie Jezus. Czystość to jest szacunek do człowieka. Kochani, właśnie Kościół jest tą przestrzenią, w której uczymy się wzajemnie szacunku, braćmi i siostrami się mamy stawać. Te relacje mają w tym kierunku zmierzać. Mam szanować drugiego człowieka. Jeśli będę szanował podmiotowość drugiego człowieka, nawet jak się z nim nie będę zgadzał, wówczas będę czysty. Nie będę niszczył go, nie będę niszczył jego dobrego imienia będę czysty pod każdym względem nie będę uprzedmiotawiał człowieka on zawsze będzie dla mnie kimś, kto godny jest takiego podmiotowego traktowania a więc brak zniewolenia drugiego ty i zniewalania drugim ty, to jest imię wolności wewnętrznej, a więc czystość i wreszcie posłuszeństwo kochani, dzisiaj problem polega na tym że zamęt sieją ci ludzie, którzy utonęli swojej niedojrzałości ich rozkapryszone ja jest bardzo głośne ale tak naprawdę to nie moje niedojrzałe ja ma być w centrum, ale Bóg. I Jego mam słuchać, Jemu mam być posłuszny. I to jest właśnie wolność wewnętrzna ten brak zniewolenia swoją niedojrzałością, swoim rozkapryszonym ja. To do mnie skierowana jest mowa misyjna. Wiara, wiara ma płonąć w naszych sercach. Rodzice mają wiarę przekazywać swoim dzieciom. Dziadkowie swoim wnukom. To jest ta żywa wiara. I to jest tak naprawdę coś, co weryfikuje autentyczność naszej wiary. Kiedy będę autentycznym ewangelizatorem? Wtedy, kiedy zostawię dar pokoju, gdy nie będę innych skłócał, gdy inni po spotkaniu ze mną pomyślą sobie: On rzeczywiście powiedział nam coś istotnego, powiedział coś bardzo ważnego. No, na pewno do nas również skierowana jest mowa, która mówi nam o Królestwie za pomocą różnych przypowieści. Mamy umieć czytać rzeczywistość. Bóg ciągle mówi do nas w przypowieściach. On mówi do mnie za pomocą rzeczywistości, która nas otacza, ale to ja mam otworzyć oczy i umieć interpretować to, co mnie otacza w taki sposób, by widzieć mądrość Boga i potęgę dobra, by się upewnić, że Królestwo Boże może jest niedoceniane, ale ono tak naprawdę ma przeniknąć całą rzeczywistość. To do nas, dzieci Kościoła, skierowana jest ta mowa eklezjalna. Kościół jest dla nas, pokornych grzeszników. Wszyscy są grzesznikami, ale w Kościele odnajdą się pokorni, a więc ci, którzy nie boją się tego, by się odkłamać. Tu każdy może przejść. Ideologie zakłamują, zamykają w klatkach samozakłamania ludzi, którymi inni chcą manipulować, a Kościół, kościół to przestrzeń ludzi wolnych wewnętrznie. Którzy wiedzą, że są słabi, poranieni, grzeszni, ale nie chcą być fałszywi, nie chcą być hipokrytami. To są pokorni grzesznicy. To są ci, którzy wiedzą, że sami nie dadzą rady. Razem musimy się modlić, zgodnie mamy uczyć się szacunku do siebie, mamy uczyć się przebaczania. I wreszcie ta ostatnia mowa uświadamia nam, że kiedyś wszyscy staniemy przed Bogiem, nikt z nas nie wykupi się od śmierci i będziemy sądzeni z tego, kim jesteśmy naprawdę. Nie, czy ty jesteś magistrem, czy chodzisz w takich czy innych ciuchach i ubiera się w takich czy innych sklepach, czy takie czy inne hasła wykrzykujemy. My będziemy sądzeni z tego, kim naprawdę jesteśmy. Czy jest w nas miłość, czy jest w nas życie. Kochania, więc, niech Mateusz zafascynuje nas mocą słowa Jezusa. To jest ta dobra nowina. Ta moc objawia się w sakramentach, ale ta moc objawia się wtedy, kiedy pochylamy się nad. Pismem świętym, kiedy czytamy go, może bardziej sercem niż umysłem. Pewnie trzeba je czytać inteligentnie, bo to jest słowo pełne tchnienia ducha świętego i inteligentne czytanie to jest pragnienie, by to słowo weszło do mojego wnętrza. In te lego, by czytało prawdę o mnie samym. Ale Bóg podaje mi w taki sposób prawdę o mnie, objawia mi to moje ja realne, bym był gotów, by otworzyć się na ja idealny bo on patrzy na mnie z miłością jeśli będę słuchał jego słów dobrej nowiny stanę się najlepszą wersją samego siebie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus